Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No z reguły to było tak, że komuniści mówili pracuj dla nas, no to zapłacimy za twoje studia. W Ameryce wykombinowali jeszcze lepiej. W Ameryce powiedzieli pracuj dla nas komunistów, a wszyscy kapitaliści zapłacą za twoje studia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest dzwoneczek dzyń dzyń do subskrypcji. O codziennych powiadomieniach, bardzo często zdemonetyzowanych filmików. No, czy ślusarz, czy mechanik, czy strażak jest kapitalistą? No nie jest kapitalistą, no ale on działał na wolnym rynku, zdecydował, że nie będzie się uczył, że zdobędzie jakiś taki konkretny zawód, że będzie pracował rękoma, no i umysłem również, no ale nie będzie spędzał dodatkowych 4, czy 6, czy 10 lat na to, żeby uzyskać wykształcenie wyższe, żeby mieć dyplom. No i co to jest? No to kto dostaje te pieniądze? Te pieniądze w sumie będą dostawali wszyscy ci, którzy studiowali jakieś transgenderyzmy, jakieś filozofie komunistyczne, jakieś granie na fujarce. Te wszystkie te badania, nauki społeczne, wszystkie tego rodzaju rzeczy, no to po prostu to jest to, co nie przynosi pieniędzy. No i oni studiowali te w sumie można powiedzieć bezużyteczne rzeczy. Uczelnie coraz droższe. Uczelnie przez ostatnie 40 lat to podnosiły ceny 7% rok w rok. Dlaczego? No dlatego, że pożyczki były subsydiowane. Pożyczki były subsydiowane, państwo dawało, to ludzie brali. No i teraz już tyle nabrali, no to komuniści powiedzieli, studenci wszyscy nabrali, także nie mają jak oddać. No to teraz Biden wyszedł i powiedział 500 miliardów, proszę bardzo. Ślusarze, młynarze, piekarze, śmieciarze, wszyscy będziecie płacili podatki na to, że ktoś zrobił doktorat, czy zrobił magistra, to macie mu zapłacić. No to będzie, no w listopadzie się okaże. Wszyscy ci, co bronią Bidena, no to mówią, że to jest, że trzeba zapomnieć o tych 500 miliardach. No i 500 miliardów to nie będzie 500 miliardów. To prawdopodobnie się zrobi około 1 trylion dolarów, czyli 1000 miliardów. No a jak pójdzie dobrze, no to na przyszłość w zasadzie wszyscy będą krzyczeć, jak to się stało, że tamci dostali, a my nie dostaliśmy. Jedyni, co nie dostaną, to tylko ci, którzy uczciwie spłacali, uczciwie oszczędzali, uczciwie spłacali, pożyczali od rodziców, pożyczali pod konto swojego domu, mieszkania, czy jeździli gorszym samochodem, tylko żeby spłacić. Wybierali studia odpowiednio. Nie brali żadnych tych klas teatralnych, no takie humanistyczne rzeczy, gdzie można się pobawić. No tak, no ale to kosztuje. Są badania takie, że średnio po ktoś, kto ma czteroletnie studia, no to tak średnio zarabia 44 tysiące, czyli to jest powiedzmy 22 dolary na godzinę, a ktoś bez studiów zarabia około 32 tysięcy, czyli powiedzmy tam 15-16 dolarów na godzinę, no ale ma tylko dyplom szkoły średniej. No i trzeba pamiętać, że po czterech latach, jeżeli ktoś pracuje 4 lata po studiach, no bo to absolwent uczelni, absolwent wyższej szkoły, no ale to te 4 lata, no to już przesuwa go troszeczkę bliżej do tego, co później zarabia absolwent. Wszystkie, bardzo dużo tych absolwentów z bardzo drogimi dyplomami, no to pracują
w wielu miejscach, gdzie nie jest potrzebne w ogóle żadne wykształcenie wyższe. Badania pokazują, to jest Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, zrobił taką analizę, no i tam się okazuje, że młodzi ludzie pomiędzy 22 a 27 rokiem życia po studiach, no to 41% tych ludzi w ogóle nie pracuje w tym, znaczy pracuje tam, gdzie nie potrzeba wyższych studiów. Ta największa komunistka Ameryki, Alexandria Ocasio-Cortez, no to ona była barmanką, skończyła bardzo renomowany college, ona skończyła Boston University, no dzisiaj też jako reprezentantka w kongresie nie potrzebuje wyższych studiów, no a ma 174 tysiące, no nie potrzeba żadnych tam specjalnych zdolności, żeby tam być, po prostu trzeba być popchniętym przez komunistów i być wyszczekanym. Także część ludzi ogólnie mówi, że powiedzmy z Uniwersytetu Columbia, jeżeli ktoś skończył Uniwersytet Columbia w antropologii, no to kosztuje 89 tysięcy rocznie. 89 tysięcy rocznie. No oczywiście WIG, to opierunek, no i wszystkie te czesne opłaty i tak dalej, no to zarabiają średnio 32 tysiące. Czyli w sumie rok, 3 lata muszą pracować nie jedząc, nie pijąc, nie wynajmując. Nic dziwnego, że te wszystkie debilowate programy są wybierane, kiedy tam inżynierowie, lekarze, medycy, znaczy ludzie pracujący w dziedzinie jakiejś technicznej, to oni nie mają problemu. Oni po prostu nie mają te nauki społeczne. To jest ciekawe, że powiedzmy czarni, 85% czarnych studiuje nauki społeczne. Oni nie wybierają studiów medycznych, nie wybierają studiów inżynieryjnych, jak ktoś już jest, no jest tam 10-15% wybiera, ale większość, no to stara się iść do budżetówki, większość stara się to pracować dla państwa, po prostu chcą mieć jakąś swoją słodką posadkę. No, część ludzi to mówi, że jak ktoś ma skończone studia, tam czteroletnie, czy tam magistra, no ale te czteroletnie, no to mówią, że pracodawcy, no to mogą popatrzeć na nich, że tak moralnie są przygotowani, że etyka wśród nich jest wyższa, takie jakieś poczucie osobistej odpowiedzialności jest większe, no ale kiedyś tam 10, 20, 30 lat temu to może była prawda. Dzisiaj komuniści po prostu to tak zniszczyli. No przede wszystkim zniszczyli to, że od 20-30 lat w Ameryce to jest wmawiane dzieciakom, że wszyscy są równi w sporcie, w nauce. Nie ma przegranych. Bardzo często nawet teraz dorośli, jak się powie, że nawet gra się w jakąś grę sportową i się powie o tej grupie przegrani, czyli losers, no to debile wychodzą, mówią, że to nie są przegrani losers, tylko mówią, że to jest, że to są niewygrani. Tak? No to jest taka komunistyczna jakaś semantyka, nowomowa wśród komunistów, nikogo nie obrazić, nikogo nie skrzywdzić i tak dalej. No, profesorowie na tych uczelniach, no to też oszukują, zawyżają te oceny. Dlaczego zawyżają? No dlatego zawyżają, że od 1990 roku te wszystkie oceny po prostu idą w górę, idą w
w górę, idą w górę, dlatego, że teraz wszyscy w zasadzie kończą studia. Nie ma ludzi, którzy odpadają. Po prostu tam ci profesorowie też uważają, że to tyle kosztuje, że trzeba ich tam przepchać. No jak się przepycha, no to makabra jest taka, że ci profesorowie, którzy dają wyższe oceny, no to mają lepsze opinie od studentów. A jak mają lepsze opinie od studentów, no to cała ta biurokracja patrzy na to, no i w zasadzie oni mają lepsze pozycje. Czyli to ryba gnije od środka, no ale jest polewana niezłym szampanem i pieniędzmi. Także ci profesorowie, którzy zawyżają oceny, no mają przedłużane swoje kontrakty. To jest ogólnie makabra, no dlatego, że później te szczególnie humanistyczne. No w Ameryce teraz 65% profesorów na uczelniach, no to są komuniści. Tam już nie ma konserwatystów, tam już nie ma republikanów, to zostało opanowane przez komunistów. No i oni nauczają komunizmu i teraz właśnie jedna wielka wpadka edukacyjna będzie zapłacona przez pozostałych. No w Ameryce na Trumpa głosowało 80-90 milionów. No to ci wszyscy ludzie pracujący po prostu będą musieli zapłacić. Dlaczego tak w tych działach humanistycznych i naukach społecznych? No to wszystko można powiedzieć wyjaśnia. No te wszystkie uczelnie, one są rozłączone kompletnie od ekonomii. To nie ma nic wspólnego z ekonomią, no ale działają jak biznesy. Koledże działają jak biznesy. Administracja, cała ta biurokracja, te gryzi piórki. No teraz w niektórych uczelniach, koledżach, no to ta biurokracja to jest więcej, 3-4 razy więcej ludzi tam niż tych wykładających. To są proporcje po prostu nieprawdopodobne. No i jeżeli państwo od 30 lat gwarantuje pieniądze, banki dają te pieniądze, no to jak banki dają pieniądze, no to uczelnie podwyższają czesne, podwyższają opłaty, no i oni robią więcej pieniędzy. To nie jest tak skomplikowane. Jak można, no to trzeba. No i wszystkie te cwaniaczki w tych szkołach po prostu wyciskają tylko ile mogą. No a później jak na uczelni są jakieś ściany do wdrapywania się na skały, czy jakieś eleganckie restauracje, no to wszystko jest przyciągane, ale kto to płaci? No na dzień dzisiejszy, no tam normalni pracujący podatnicy zapłacili 500 miliardów, a przypuszczalnie przyjdzie do 1,5 tryliona. No a kto się martwi, że oni nie mają żadnych możliwości pracy. No oni nie mają, nic nie potrafią. W 2019-20 no to milion studentów poszło na studia magisterskie. Także oni się przedłużają tą swoją naukę tylko dlatego, że jest to no łatwe i pieniądze były dosyć łatwe do otrzymania. Przez ostatnie 20 lat, można powiedzieć, liczba tych młodych Amerykanów w wieku powyżej 25 roku życia z dyplomem magistra albo z doktoratem, no to się podwoiła. To jest dwa razy więcej przez 20 lat. No i można powiedzieć, że połowa z 1,5 tryliona, no bo to jest 500 miliardów Biden obiecał, że zlikwiduje, ale jest 1,5 tryliona, jest 1,5 tryliona długu, no w zasadzie nawet więcej, jest 1,6 tryliona
600 miliardów, no to połowa z tego, 800 miliardów, no to jest dług za dyplomy magisterskie i za dyplomy doktoranckie. Tak, także no, jest to nieprawdopodobna liczba, jest to nieprawdopodobna suma, jest to po prostu makabrycznie, że tak do tego doszło. No, te magister czy doktor, no to w Nowym Jorku, bardzo często w Nowym Jorku, ktoś, kto skończył szkołę filmową i ma powiedzmy magistra w filmowaniu, no to zarabia powiedzmy 33 tysiące, no, a ma długu 118 tysięcy. Także narobić długu 118 tysięcy, no i pracować za 30 tysięcy, no to teraz w wielu Stanach, w Dunkin' Donuts czy w Starbucksie płacą po 16, 17, 18 dolarów, no to czyli to jest 35, 36 tysięcy rocznie. W jakichś takich naukach humanistycznych doktorat mniej więcej... Ktoś po doktoracie zarabia 55 tysięcy dolarów, no ale to jest, oni bardzo często właśnie uczą następnych, uczą na uniwersytetach, na koledżach, także cały ten rynek jest nasycony, to jest przesycony, nasycony, tych ludzi po prostu wyprodukowano. No, jak wygląda na to, niepotrzebnie, oni sobie nie dają rady i ten cały wolny rynek komuniści napompowali, naprodukowali i normalni ludzie muszą to przełknąć. Brakuje 10 milionów pracowników w Ameryce, no ale to potrzeba jakichś elektryków, potrzeba ślusarzy, tokarzy. Tak, potrzeba na miejscach, gdzie nie potrzeba studiów, no ale problem jest powiedzmy taki, że ten pęd na wyższe studia doprowadził do tego, że jak ktoś chce skończyć szkołę jakąś tam techniczną, nie studia politechniczne, tylko jakieś tam, no to musi płacić z własnej kieszeni. Musi, żeby zostać powiedzmy spawaczem, czy żeby zostać elektrykiem, no to musi zapłacić tam kilka czy kilkanaście tysięcy na to, żeby mieć uprawnienia, no i rząd nie odda mu pieniędzy. Rząd nie odda mu tych 10 czy 20 tysięcy na to, żeby został spawaczem. No ale ten spawacz czy ten ślusarz, on sobie to odbije w ciągu paru miesięcy, czy roku, czy dwóch. No a ktoś, kto skończył jakieś tam studia społeczne, no to będzie kawę sprzedawał, no bo nie ma powiedzmy takich zdolności, żeby zostać spawaczem. Także to jest makabra, to jest coś, co komuniści po prostu zniszczyli. No, komuniści od lat 60., od tych dzieci kwiatów przyszły, no i zlikwidowały Amerykę. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek z indziej o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No popatrzcie się, jeżeli widzicie naokoło siebie, o co to chodzi z tymi studiami, o co to chodzi z tym 500 miliardami dolarów, no to nie jest w porządku. To nie jest w porządku, żeby komuniści po prostu tą budżetówkę wypełniali tymi niewolnikami pracy. No bo ci ludzie też będą niewolnikami i będą zmuszani do wykonywania tego co im partia powie. No ale najgorsze jest to, że to jest wszystko za pieniądze normalnych, pracujących ludzi. Te podatki muszą być zwiększone, no bo pieniądze skądś muszą być. Po prostu nie wytrzyma. Te państwo nie wytrzyma, a ludzie też nie wytrzymają. Zdrowia dla normalnych.